Cześć wszystkim, nazywam się Mikołaj, pracuję w firmie Brand24. Zajmujemy się monitoringiem internetu, ale o samej firmie powiem na końcu, bo najważniejsza jest treść. Okej, czy organizacje pozarządowe potrzebują ambasadorów? Postaram się na to odpowiedzieć, ale najpierw chciałem wrócić troszeczkę, cofnąć się w czasie i opowiedzieć kilka słów na temat tego, jak się rozwijał marketing, bo ma to dużo wspólnego. Otóż od pewnego czasu, od kilku lat już, i firmy, i agencje, które pracują dla firm, zorientowały się, że najlepszym marketingiem jest marketing rekomendacji. Polecanie się, polecanie marek, polecanie produktów. I na tej podstawie, jakby na podstawie marketingu rekomendacji powstał marketing szeptany. Czyli na forach internetowych ludzie wymieniali się opiniami na temat produktów, rozmawiali, który produkt jest lepszy i polecali sobie nawzajem. No, marketing szeptany doprowadził do tego, że zaczęto go nazywać marketingiem szemranym, ponieważ bardzo dużo firm płaciło za pozytywne posty w sieci, działając na jakby niekorzyść drugich. To było kilka lat temu, zanim w Polsce jakby wybuchł boom na social media. I już podobno nie ma problemu z marketingiem szeptanym i jakby rekomendacjami, które nie do końca są poprawne. Chociaż patrząc przez pryzmat tego, co się na Tajwanie teraz dzieje, gdzie między Samsungiem i HTC jest wojna o to, że Samsung płacił swoim pracownikom za pisanie pozytywnych komentarzy o sobie, a negatywnych o HTC, chyba jeszcze ten problem istnieje. I tak, marketing rekomendacji. Od momentu, kiedy pojawiły się media społecznościowe i mamy swoich znajomych na Facebooku, na Twitterze, na Blipie, mamy osoby, które chcemy obserwować, które nas interesują, liczymy się z ich zdaniem, to ten marketing rekomendacji wygląda troszeczkę lepiej. Jeżeli nasz znajomy powie nam, że słuchaj, to jest fajne, posłuchamy jego. I w ten sposób przechodzę trochę do ambasadorów. Mamy jakby liderów opinii, mamy osoby, które się bardzo liczą w sieci i większość internautów liczy się z ich zdaniem. To są osoby, które warto pozyskać do współpracy z nami, z naszą organizacją. Pokażę teraz kilka przykładów. Wrócę jeszcze do jednej rzeczy, do liderów opinii i do tego, jak można, jakby, jak się ich wykorzystuje. To jest przykład firmy, która nie potrzebuje liderów opinii, nie potrzebuje ambasadorów. Jest firmą, jest rozpoznawalna. Ta firma. To są firmy rozpoznawalne. One nie potrzebują nikogo, kto będzie innym opowiadał o tym, że ona jest bardzo fajna. Ale organizacje pozarządowe potrzebują takich ludzi z prostej przyczyny. Najpierw, żeby się wybić, żeby się przebić w świadomości internautów, że w ogóle istnieją. Za drugim razem, żeby jakby pokazać swój przekaz, żeby przejść z przekazem do szerokiej rzeszy internautów. Kilka przykładów. Pierwszym przykładem będzie strona oprzystanku.pl. To jest współpraca Brand24 i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na temat przystanku Woodstock. Stworzyliśmy mini-site, na którym badaliśmy i publikowaliśmy wszystkie wypowiedzi, które zawierały słowo kluczowe przystanek Woodstock, Woodstockowicze, przystanek i tak dalej. I ci ludzie, którzy tutaj widać, to jest screen sprzed kilku dni. Cały czas ta dyskusja trwa, to było robione w zeszłym roku. Cały czas ta dyskusja trwa i wszystkie posty, które się pojawiają od różnych osób, jakby każdy ten post, poza tym, że trafia tutaj, oczywiście trafia do znajomych tych osób i osób, które obserwują te osoby. Dlaczego to jest istotne i co my z tym zrobiliśmy poza mini-sajtem? Wpadliśmy na pomysł wspólnie, żeby do najbardziej aktywnych osób i do tych o największym zasięgu w sieciach społecznościowych wysłać wideo takie skierowane prosto do tej osoby.
Był to Jurek, który witał taką osobę, dziękował za aktywne wspieranie przystanku, no i zapraszał na scenę. I teraz sobie wyobraźcie, że piszecie coś takiego, piszecie po prostu, że wybieracie się na przystanek Woodstock i w którymś momencie dostajecie wideo, na którym Jurek wam bardzo za to dziękuję personalnie, wam akurat dziękuję za to, że chcecie i zaprasza was na scenę. To jest jeden z maili, który dotarł do nas po takim właśnie filmie. Ja nie będę go czytał, ale w dużym skrócie chodziło o to, że dziewczyna jest bardzo zajarana tym, że właśnie Jurek ją osobiście, ona to odebrała, że on ją zaprosił osobiście na ten przystanek, żeby ona na nim była. I teraz spójrzcie na to inaczej. Jeżeli napisała taką wiadomość, poświęciła swój czas, to ile tak zwanego bazu, ile szumu w sieci zrobiła na ten temat? Jak bardzo była z tego szczęśliwa, że wow, odezwał się do niej Jurek osobiście, tak? Jak fajnie, słuchajcie moi znajomi, no przystanek jest fajną rzeczą, jeszcze do tego bezpośrednio do mnie się zwracają. Kolejnym przykładem jest, już to była praca dla marki, jakby dla Da Grasso. Zrobiliśmy coś takiego, co się nazywa Pizza Patrol i w dużym skrócie polegało na tym, że szukaliśmy w mediach społecznościowych ludzi, którzy piszą, że są głodni. Że są głodni, że są zmęczeni, że wrócili właśnie z zajęć, z wykładów, że po prostu chcą coś zjeść. I znajdowaliśmy taką osobę za pomocą monitoringu. Próbowaliśmy dotrzeć do danych dotyczących, no po prostu gdzie mieszka. Wysyłaliśmy do takiej osoby nasz patrol z pizzą. Co jest bardzo istotne, ta akcja nie miała żadnego wsparcia. Przepraszam. Ta akcja nie miała żadnego wsparcia, nie było żadnego filmu wiralowego, nie było żadnych informacji. Fanpage Da Grasso też ani słowem o tym nie pisał. Po prostu w środę albo w czwartek jeden z naszych analityków usiadł przed systemem i wyszukiwał takie osoby, które pisały, że są głodne i mieszkają we Wrocławiu, bo cała akcja miała miejsce we Wrocławiu. A potem taka osoba po godzinie dostawała pizzę. I teraz zobaczcie, ci wszyscy ludzie, którzy dostali tą pizzę, do których dotarliśmy, potem sami z siebie dzielili się informacją o tym, co dostali i jakie to było fajne. Były, tak jak przed chwilą było widać, posty, zdjęcia ludzie wrzucali z pizzą, którą dostali za darmo. No, zdjęcia z hostami i hostessami Pizza Patrolu. I to wszystko szło jakby wiralowo po Facebooku. Jakby, jeszcze raz powtórzę, bez żadnej reklamy. Dopiero w piątek bodajże, czyli dwa dni po starcie, ludzie zaczęli już dzielić się taką wiedzą, pocztą pantoflową to poszło, że należy napisać na Facebooku, że jest się głodnym, to można dostać pizzę od Da Grasso. Kilka słów podsumowania, jakby do czego doprowadziła ta akcja. Przede wszystkim dowiedzieli się o niej blogerzy. Blogerzy, czyli ambasadorzy, czyli liderzy opinii, ludzie, którzy po prostu sami z siebie napisali, tak jak Natalia Hatalska, Paweł Tkaczyk czy Maciek Budzik, napisali o tym, o całej tej akcji, zrobili wokół niej szum. Co jest, nie będę wam przytaczał całych tych statystyk, bo je widzicie. Najistotniejszą rzeczą z tego było to, że ilość informacji o marce w sieci wzrosła o 135% w ciągu dwóch dni. To jest, myślę, że dość dobry wynik, jak na akcję, w którą było zaangażowane tak naprawdę 52 placki. Kolejnym przykładem, którym się pozwolę posłużyć, jest Maciek, o którym chwilę temu wspominałem. Maciek swego czasu dostał czołg. Dostał czołg, na szczęście nieprawdziwy, taki sterowany, i podzielił się tym czołgiem
zdjęciem tego czołgu na Facebooku z wyrażeniem jakby zainteresowania, co to jest. No, jakby od kogo to i z jakiego powodu dostał coś takiego, no bo no, nie oszukujmy się, rzadko się dostaje czołg. I to samo w sobie jako prezent dla blogera, dla lidera opinii było fajne. No, dostał czołg, podzielił się zdjęciem, robota wykonana. Ale jest druga część tej sytuacji. W momencie, kiedy Maciek opublikował to zdjęcie, w agencji, która obsługuje firmę, tą firmę, którą tu widać, gdzieś się zaświeciła lampka i wysłali do Maćka paczkę baterii. Z informacją, że śledzą jego bloga, że jakby są zainteresowani też tym, od kogo on dostał ten czołg. Weszli z nim w interakcję i wysłali mu baterię do czołgu, tak po prostu. Jaki jest z tego wniosek? Teraz sobie wyobraźcie, że Maciek napisał w notce podsumowującej całą tą akcję, napisał, że idąc do sklepu i szukając baterii, no jakie baterie wybierze? To jest chyba jasne, więc jakby to jest też sposób na to, żeby pokazać się i dlaczego pokazuje marki, bo jeżeli robimy coś dla organizacji pozarządowej, potraktujmy ją jak markę, jakby weźmy najlepsze przykłady marketingowe po to, żeby właśnie wypromować swoją organizację. Ostatnim już przykładem będzie też znowu nasza wspólna akcja Wośpu i Brand24, też Minisite, ambasadorem, który monitoruje wszystkie wzmianki o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, o Wośpie i o finałach. Ten site działa od 1 grudnia 2011 roku i to jest screen z wczoraj. Jest tam wygenerowane prawie 150 tysięcy wypowiedzi. I teraz sobie wyobraźcie, że 150 tysięcy ludzi napisało kiedyś coś na temat Wośpu. Pomijam wszelkie edge ranki i inne rzeczy, które wycinają nam informacje na Facebooku czy na Twitterze. Weźcie teraz pod uwagę, że według badań każda osoba na Facebooku ma 160 znajomych. Średnio. 168, dziękuję. I teraz już pal licho te wszystkie rzeczy, które nam zaburzają tą liczbę. Załóżmy, że 20% osób z tych 168 miało styczność z tym postem. I teraz sobie, jeżeli to jest 20%, to jest już bardzo dużo. I niech z tych 20%, które widziało ten wpis dotyczący Wośpu, niech zrobi coś, kolejne 20%. Niech wpłaci złotówkę, 2 złote, 100 złotych. To są już realne pieniądze. I teraz szybciutko, bo już muszę kończyć. Jaką mamy przyszłość i jak można to wykorzystać? Zobaczcie, że ten post jest postem napisanym przez naszego znajomego o tym, że na poczcie nie mógł czegoś załatwić, była kolejka i tak dalej. I po opublikowaniu tego statusu zaraz się otworzyło drugie okienko. To jest przyszłość monitoringu i jakby też pokazanie, jak istotny jest ten jakby monitoring i jakby badanie tego, co się mówi w temacie, we własnym temacie, tak? Jeżeli dużo o nas mówią, to zawsze możemy się do tego podłączyć. Tu jest kolejny taki przykład, już na zakończenie. Jeden z branżowych fanpage'y zalinkował, czy wrzucił screen po prostu z googlowskiej grafiki, która tam, gry tak naprawdę, która w której chodziło o to, żeby czyścić lodowisko.
już nie pamiętam z jakiego powodu to było, ale widzimy pod spodem skomentowało to, jakby Torwar to skomentował, czyli lodowisko w Warszawie, że mają tak na co dzień. W ten sposób, jeżeli tylko któraś, jakiś właśnie lider opinii, tak jak tutaj, mówi o czymś istotnym dla nas, wejdźmy z nim w interakcję, porozmawiajmy z nim, dajmy mu coś, myślę, że będzie to miało lepszy zasięg niż zwykła reklama. Powiem jeszcze na zakończenie coś bardzo kontrowersyjnego, ale przerzućmy budżety, które mamy w takiej organizacji, do internetu. Nie róbmy jakichś banerów, nie wiem, plakatów i innych takich rzeczy, bo to nie trafia. Ludzie mają tego dość, mają dość zaśmieconej Warszawy gigantycznymi billboardami. Włóżmy te pieniądze do internetu, tam gdzie ci ludzie są, bo tam możemy do nich trafić bezpośrednio. Dobra, nie będę mówił, nie będę was zanudzał narzędziem. Jeżeli ktoś chce, zapraszam do testów. Wystarczy wpisać kod NGO i będzie miesiąc testów. Ja nazywam się Mikołaj, dziękuję bardzo. Mikołaj Winkiel, Brand24.